Hello, you little mother, Army of the Dead, czyli Armia Umarłych, to sequel prequelów, które jeszcze nie powstały, i też w planach jest sequel właśnie tego tytułu czyli byłby to sequel Sequela. Prequelów, które nie powstały, może na razie skupmy się na tym, co mamy. Zack Snyder, Netflix. Pewnie zadajecie sobie pytanie, co mogło pójść nie tak. W sumie dużo rzeczy, ale Zack Snyder zrobił już kiedyś film o zombie, czyli świt żywych trupów, i w sumie była to całkiem spoko produkcja. Teraz troszeczkę na szerszą skalę, wydaje mi się, chociaż nie pamiętam tamtego filmu za specjalnie. Mimo wszystko, jednak Netflix gdzieś tam się wiąże już z poważnymi projektami, mam wrażenie. No i w końcu jakaś premiera, więc jest co obejrzeć. Zakładałem, że lubicie zombie, zacznijmy od tego, ale jak ktoś nie lubi, to. To w sumie nie wiem, to poczekajcie, bo zaraz w kinie będzie ciche miejsce 2 4 czerwca, a później 11, obecność 3. Także w końcu się zaczyna okres, gdzie będzie tych premier trochę więcej. Nie trzeba będzie recenzować tylko jakichś tam starszych rzeczy ciągle. Ale ja jestem ogólnie, jakbym miał już tak na start powiedzieć, całkiem zadowolony z tej produkcji, chociaż na początku zaczęła mnie wkurzać. Ponieważ akcja zawiązuje się od takiej pewnej sceny wypadku, gdzie zderzają się ze sobą dwa pojazdy, tylko powód zderzenia się właśnie jednego z drugim jest dosyć kuriozalny, chociażby ze względu na to, że raptem jeden kierowca i drugi kierowca tego drugiego auta po prostu się nie patrzą przed siebie. Poza tym reflektory z auta naprzeciwko, do tego, w którym teraz jest kamera, nawalają tak mocno, że no po prostu nie sposób by nie zauważyć. Że coś się dzieje nie halo No i po prostu jeden samochód zjeżdża ze swojego pasa Jest wielkie boom i tak naprawdę od tego się zaczyna wszystko Wyskakuje stamtąd jakiś zombiak z tego pojazdu I do, widać, że jest dosyć silny Tutaj zaraz będę mówił też troszeczkę czym te zombie się różnią od takich standardowych, które znamy Jednak normalnie, gdy są jakieś głupoty gdzieś w środku takiego filmu, gdzieś tam dalej To jakoś przymykam oko, bo mnie to nie irytuje Jednakże, gdy mamy już na starcie coś takiego, gdzie jednak... Ten film cały zaczyna się, bo właśnie jest taka akcja. Przecież, gdyby nie ona, no to by się nie zaczął w tym momencie może kiedyś jakoś inaczej, albo na skutek czegoś innego jakiegoś wydarzenia, które nie ma w związku z tym, co widzieliśmy tutaj na początku to mnie troszkę boli bardziej, no bo jednak ta scena jest o tyle ważna, że ona otwiera cały film i całą historię. Więc, jeżeli ona jest głupia, to wydaje mi się, że. Troszeczkę inny ma to wydźwięk, bo jednak ma to ogromny wpływ na całość, bo tak jak mówię, startujemy od tego. Można było te sceny napisać inaczej, na szczęście tych głupot jest później mniej i ogląda się to w zasadzie całkiem przyjemnie, ale trzeba też zwrócić uwagę na metraż tego filmu, ponieważ jest to dwie godziny ponad, a w zasadzie 2,5 prawie, bo mamy 228. Także całkiem długa produkcja, chociaż szczerze myślałem, że właśnie będzie bardziej przynudzała, że jednak gdzieś to będzie wolno się zawiązywało wszystko i zazębiało, ale pomijając już gdzieś tam dosyć długi jednak wstęp i przedstawienie postaci, bo później jak coś się rozkręca tempo jest znacznie szybsze, to w miarę mnie to po prostu zainteresowało, tylko właśnie ten początek, te pierwsze takie 10 minut było dla mnie najgorsze i ciężko mi się było wgryźć ten film, wskoczyć. Zaangażować się w tą historię, chociażby właśnie ze względu na to, co powiedziałem przed chwilą o tej pierwszej scenie, a później przychodzi rozciągnięte do granic możliwości intro, w którym są sceny różne tu gdzieś slow motion i tam gdzieś później w filmie też oczywiście będzie, no bo przecież to jest Zack Snyder, jakby mogło nie być slow motion, ale to intro gdzieś tam zarysowuje postacie. I dobra, już pomijmy to, ale ile razy pada tutaj przez te kilka minut. Nazwisko Zaka Snydera przestałem liczyć po trzecim, ale gdzieś tam około pięciu. Zak Snyder tam, Zak Snyder tamto, siamto, to, i jeszcze na koniec mówię: Dobra, teraz na pewno wyskoczy, że jeszcze Directed by Zak Snyder oczywiście jest na całym ekranie po raz kolejny jego nazwisko, bo przecież odpowiadał i za produkcję, i za reżyserię, i za zdjęcia, i częściowo za scenariusz, i za coś tam jeszcze, i musiał być milion razy wymieniony w czołówce, także ego Snydera poszybowało do góry. Pewnie, pewnie tak było i faktycznie urosło, także dobra. Ale to jest najgorsza w sumie część, wydaje mi się, filmu, więc może przejdźmy dalej, bo jest tam trochę ciekawiej. Mamy mocarnego strażnikusa Galacticusa, który będzie dowodził tutaj akcją. Zbiera on ekipę i będą musieli się dostać do kasyna w Las Vegas, które ma być niedługo zbombardowane ze względu właśnie na wybuch tej epidemii i tych zombiaków. Ma być zbombardowane, ale jest tam w sejfie kupa hajsu. 200 milionów, jak dobrze pamiętam. No i ta ekipa dostaje takiego Questa, a w zasadzie ten, który dowodzi Właśnie, aktor ze Strażników Galaktyki On sobie później tę ekipę zbiera W każdym razie on dostaje 50 milionów, czyli jedną czwartą I do ekipy, którą zbierze, to ma po prostu Rozdzielić sobie tam te pieniądze Żeby im zapłacić według własnego Uznania, ale on jako szef Tej misji dostanie 50 baniek, także spora suma W zasadzie jest to film, który Nie odkrywa też żadnych kart, jeżeli chodzi O jakieś takie motywy ludzkie Zachowania, czy potrzeby Tutaj akcja jest prosta, mimo że jest to bardzo niebezpieczna misja, no to jednak wizja zarobienia w krótkim czasie tak ogromnej ilości pieniędzy, oczywiście Kusi i to nie tylko jego, nawet tych, co dostają znacznie, znacznie mniejszą pensję, znaczy gwarantuje się, czy mówi się im, że dostaną tyle i tyle, na przykład. Ktoś tam dostaje ledwo co 20 tysięcy, ale i tak leci. A w zasadzie jest jedną z najważniejszych osób, bo to jest. Gościu, który ma otworzyć safe, który jest niesamowicie zabezpieczony. No to tutaj musi być naprawdę high level, bo jeden błąd i. Pff, nie ma tego safe'u i nie poradzisz sobie z otworzeniem. Także w sumie bardzo mała gotówka. Ale no, rozdzielone zostało tak, a nie inaczej. I w zasadzie cała ta nasza ekipa wybiera się. Ja to nazwę na spokojnie, na misję samobójczą. Jest to film o zombie też. Nie oszukujmy się, że gdzieś tam na pewnym etapie postacie zaczną ginąć, chociaż się. Zdziwiłem, że tak późno, ale żeby gdzieś tam nie odskoczyć zaraz w jakieś spoilery, to może skupmy się właśnie bardziej ogólnikowo jeszcze na tym, co prezentuje ta produkcja. Bardzo mi się spodobała przede wszystkim lokacja, klimacik, tutaj, ponieważ mamy właśnie takie. No, ja bym to nazwał post apo już może nawet podchodzące pod post apo lokacje, w których właśnie wszystko jest rozwalone, jest taki chaos, wręcz wygląda to dosyć anarchistycznie, także. Ta miejscówka naprawdę robi swoją robotę, bo wizualnie to się sprawuje świetnie i to co właśnie powiedziałem na samym początku, że mamy troszeczkę modyfikację tych zombie i to jest naprawdę bardzo ciekawe, bo tak jak wspomniałem na początku powstaną dwa prequele, czyli dwie części filmu, które dzieją się przed wydarzeniami z tego. W zasadzie jeden z nich to będzie animacja, a drugi to będzie aktorski, będzie się nazywał Army of the Thieves, czyli Armia Złodziei który właśnie skupi się na tej postaci, gościa, który otwierać ma tutaj save. No i Zack Snyder mówi, że ma też w planach właśnie kontynuację Armii Umarłych, czyli tego filmu, który obecnie omawiam. Co z jednej strony wydaje się trochę dziwne, bo tutaj musiałby to się już skupić na zupełnie innych postaciach, ewentualnie na innej zupełnie też lokacji, wydaje mi się. Więc z jednej strony troszeczkę naciągane, ale z drugiej, no dobra, okej, okay, jest tam oczywiście szansa żeby jakoś to poprowadzić, Snyder mówi zresztą, że już ma na to pomysł, że mają jako ekipa na to jakiś tam plan, więc jeżeli pewnie się będzie dobrze klikało, oglądało na Netflixie, no to ta kontynuacja raczej powstanie, ale te prequely są już pewne. I tutaj właśnie w kontekście tego, co się dzieje z zombie, ma to sens, ponieważ z reguły znamy zombiaki, które są standardowe, mają jakieś tam cechy, które widzieliśmy setki razy, albo są wolne, albo są szybkie rzadziej. Ale generalnie tak samo wszystko działa, czyli kulka w łeb, równa się i śmierć, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I okej, okay, tutaj tak samo je się eliminuje, nie ma tutaj jakichś większych w zasadzie żadnych zmian w tym polu, ale w polu bitwy powiedzmy już troszeczkę jest, ponieważ nie wszystkie zombie są takie otępiałe i głupie. Jest też taka osobna, jakbym powiedział w ogóle kategoria zombie alfa. One są mądrzejsze, one są szybsze, bardziej ogarniają, nie są takie właśnie tępe czy otępiałe, jak w większości filmach to widzimy. I one już potrafią coś tam przemyśleć, ogarniają więcej, i też ich taki lider, no, jest postacią, którą tutaj ciężko by było jakkolwiek pokonać. Także, jak ktokolwiek próbuje mu sprostać, to raczej jest mocno przerażony. Bo wiecie, jak mijacie takiego zwykłego zombiaka, to idziecie koło niego, psz, tam kulka w łeb. Jak to się nie stresuje, tym, bo zna doskonale sytuację, w jakiej się znalazł, to ma wyrąbane. Natomiast, właśnie jak widzi tego, to o kurde, każdy bierze nogi za pas i po prostu z pieprza, gdzie pieprz rośnie. Więc, to jest już inna inna liga, ale to co mi się bardzo spodobało w ogóle tutaj, to jest sam fakt, że nie tylko ludzie są zamienieni w zombie. To znaczy nie ma tutaj jakichś armii biegających zwierząt. To też jest, wydaje mi się, tutaj duży potencjał właśnie na te prequele czy ogólnie na jakieś historie inne. Ale pojawia się właśnie, nie będę dokładnie może mówił o co chodzi i jaki gatunek zwierzęcia i tak dalej, w każdym razie po prostu zwierzę się pojawia, zwierzę zombie. I to mnie zaintrygowało, bo to jest coś, czego w sumie nie wiem, czy nie widziałem nigdy prawdopodobnie, ale przynajmniej nie kojarzę na ten moment jakiegokolwiek filmu, w którym bym widział coś na podobę. No i tutaj jest też jeden ciekawy element, który wprowadza ten film na pozycję lidera w najmłodszy zombie w horrorze ever. Ja nie oglądałem jeszcze, ale doczytałem się, że w Z Nation, w serialu właśnie, który też. Jak się nie mylę, był na Netflixie albo jest na Netflixie. Tam było niemowlę zombie, więc można by mówić, że najmłodsze. A tutaj idziemy jeszcze, jeszcze troszeczkę dalej i jest jeszcze młodszy zombie. Już to prawda się domyślacie o co chodzi, nie muszę tego nawet nazywać, ale obejrzyjcie film, zobaczcie dokładnie sami. Plus tam też się pojawiają, na przykład właśnie, chociażby w tym najmłodszym naszym zombiaku, można to zauważyć taki niebieski, taki błękitny kolor. Plus, na przykład jednemu czy dwóm zombiakom świecą się gdzieś tam oczy na niebiesko, to można wyłapać na stop klatce, ale nie trzeba zatrzymywać. Ja widziałem właśnie w jednej scenie doskonale, że jeden zombie gdzieś tam w cieniu tak ma świecące oczy na niebiesko, to też jest coś, co ma potencjał do rozwoju. Ja właśnie bardzo zawsze lubię, gdy gdzieś tam w cieniu jakieś oczy strasznie widać. Tutaj jakoś mocno ciemno nie było, ale jednak mimo wszystko można było to dostrzec i mówię, o kurde, właśnie takie rzeczy mnie intrygują, jeżeli chodzi o horrorki. Coś właśnie, gdzie bawią się światłem, gdzie bawią się jakimiś oczami, ale nie tymi oczami, takimi standardowymi, co się w minutę czy pięć robi w programie do montażu, a można by i to na siłę w pancie zrobić. Oczywiście, pół tempusero pół mówię, ale nie lubię tego tempego efektu. To tamta jak najbardziej. The table, Jest to produkcja, która chociażby ze względu na swój budżet, czy całkiem dobrze dobranych aktorów. Prezentuje się całościowo, całkiem przyjemnie dla oka, to jednak pomimo tych modyfikacji czy zmianach w zombiakach, bo no też nie wymyślą na nowo tych zombie całkowicie, więc to i tak szacun, że w ogóle coś jest ruszone w tej kwestii, a nie jest wszystko totalnie pojechane kalką. To całość to jednak jest jeden wielki, mimo wszystko schemat, gdzieś tam przewidywalność, akcja zawsze zatacza się w ten sam sposób, który my już gdzieś tam kojarzymy i gdzieś widzieliśmy, więc też nie mam tutaj żadnych niespodzianek, że tak jak mówiłem. Banalne motywy: od tego, że kasa kusi, nawet mała kasa, relatywnie porównując do całości, jaką tutaj mogą zarobić. Dwa, że gdzieś tam zawsze jakaś na podobę, taka sama intryga, która jest gdzieś ponad tym, co ci bohaterowie wiedzą. Trzy, że. Ktoś będzie chciał kogoś wykiwać i tak dalej i tak dalej, a 4 to jeszcze może być, że to jest to standardowa akcja, gdzie w sumie to jest to się nazywa heist movie. Heist to jest skok, heist movie to akurat jest podgatunek kryminałów, ale tutaj na spokojnie ten termin w ogóle pasuje, czyli że zbieramy właśnie planujemy jakąś akcję, żeby coś ukraść, w tym wypadku te pieniądze, całkiem pokaźną sumę. Dwa, że no dokonujemy już tej czynności, a trzy, trzeba jeszcze uciec stamtąd to przynajmniej by jakoś wypadało. Także tutaj na zlecenie kogoś oczywiście ta ekipa się tam wybiera, no więc można spokojnie mówić, że jest to ten heist movie, który również zawsze wygląda bardzo, bardzo podobnie. To są znane, utarte schematy. One działają, ale z drugiej strony one kreują taką przewidywalność, że jednak w sumie wiesz, z czym to się je od samego początku, więc też nie liczyłbym na jakieś. Wielkie niespodzianki, jeżeli w ogóle o jakichkolwiek można tutaj mówić, chyba, że ktoś mało ogląda filmów, to gdzieś tam może być zaskoczony. I też finał, który znaczy finał, to w zasadzie ostatnia scena, która otwiera już właśnie tę furtkę na sequel. W każdym razie, reasumując, jeżeli lubicie zombie, to ten film powinien być dla was jakąś tam niewielką gratką, no bo jednak dla fanów zombie, nowy film o zombie, to prawdopodobnie coś, na co czekali. A dla tych, co nie trawią zombiaków, to już najprawdopodobniej. Nie słuchają mnie w tym momencie, więc chyba nie będę się nad tym też dłużej rozpowiadał. Sęk w tym, że można by tutaj zacząć jeszcze szczegółowo analizować czy wdawać się w spoilery jakiś dłuższy materiał na zasadzie nawet podcastu, bo o tym pomyślałem gdzieś może może żeby za jakiś czas zrobić, ale myślę sobie kurde to jest wszystko tak oczywiste i tak znane, że naprawdę chyba szkoda czasu. W każdym razie dajcie znać czy macie ochotę tę produkcję obejrzeć, a jeżeli już widzieliście zostawcie swój komentarz z waszymi wrażeniami, jak oceniacie. Ode mnie jest to szósteczka z plusem. Daje plusa właśnie za lekką innowację w zombie i za tego zwierzaka, to było akurat świetne. Także Zack Snyder nie jest wybitnym reżyserem, delikatnie mówiąc, ale już pomijawszy te intro i jego pięciokrotnie pojawiające się nazwisko i ten głupkowaty początek i slow motion, chociaż tutaj jakoś nadmiaru nie widziałem, pasowało w sumie też w większości, więc okej. Okay. To uważam, że i tak całkiem, całkiem zjadliwe. Haha, lubię używać słowa zjadliwe, jak mówię o zombiakach. Ode mnie to wszystko w tym materiale. Jeżeli jeszcze na coś nie zwróciłem uwagi, a według Was jest to warte poruszenia i było ciekawe w tym filmie, to zostawcie po prostu na dole komentarz. Możecie też ocenić ten materiał jedną z dostępnych łapek w górę albo w dół. Zapraszam jeszcze serdecznie na mojego Discorda oraz Instagrama. No i na mojego bloga, do którego link macie w opisie, ponieważ powstał w sumie dosyć niedawno i wbijajcie, obserwujcie, na dole trzeba zjechać, zeskrolować do samego dołu, jeżeli macie konto na YouTubie, skoro mnie oglądacie, prawdopodobnie macie, to wystarczy kliknąć obserwuj, także zaglądajcie, czytajcie, czasem tam będę wstawiał recenzje, których nie będzie na kanale, bo na przykład z jakichś powodów nie będzie mi się chciało o danym filmie nagrać, także wydaje mi się, że Warto tam wbić. Natomiast na co dzień ja tego bloga nie prowadzę, tylko robi to jedna z moich widzek. Fanka Sheetabel i Beardemic. Oczywiście tutaj mówię z przymrużeniem oka. I oczywiście napiszcie w komentarzu, czy wam się w ogóle podoba taka idea i czy będziecie zaglądać częściej. A propos Sheetabel, to taki projekt ostatnio powstał i Shaker właśnie z naszą Anabelką z hasłem Strach się bać. Akurat ich już nie ma, były dostępne przez dobę, trochę ponad, ale zeszły jak ciepłe bułeczki. Natomiast jest szansa, że w przyszłości jeszcze pojawi się jakiś inny limitowany drop z innym wzorem. Także zaglądajcie na tę stronę, która się tutaj Wam wyświetla, macie oczywiście link również w przypiętym komentarzu. I na cały asortyment z tego sklepu macie ode mnie 10% zniżki, także wbijajcie, obczajcie sobie Gaminate. Jak pijecie na co dzień kawę albo energetyki, to macie tutaj znacznie sensowniejszą i zdrowszą, zdecydowanie od właśnie energetyków, alternatywę. No kawa akurat nie jest niezdrowa, ale kawa na przykład na mnie nie działa, więc możecie obczaić o co kaman. Natomiast z tym wzorem jeszcze się coś pojawi. Już nie shakery, ale będą na koszulkach w wersji kolorowej za jakiś czas. Mój stary sklep już nie istnieje, że tak powiem, gdzie były koszulki, ale będzie nowy. Będzie tam też trochę więcej rzeczy i będą tam też właśnie limitowane różne wzory, więc wyczekujcie. Za jakiś czas to w końcu ogarnę i wszystko ruszy, to wam dam znać. Będę informował na insta-story, na Discordzie, w sumie wszędzie, na YouTube też, także czekajcie. Ode mnie to już tyle. Koniec ogłoszeń parafialnych. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Sheetabel z wami.